Niestety kolejny wypadek śmiertelny na lokalnych drogach. Niestety 20 listopada około godziny 22:30 na ulicy Wspólnej Brzeźnio doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego zginął 24-letni mieszkaniec Sieradza, kierujący BMW. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, jadący od strony miejscowości Brąszewice, 24-latek kierujący BMW na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku doznanych obrażeń śmierć na miejscu poniósł 24-letni kierowca tego samochodu. Poszkodowani zostali również dwaj pasażerowie w wieku 16 oraz 22 lat, którzy zostali przewiezieni do szpitala. Na miejscu pod nadzorem prokuratora rejonowego w Sieradzu pracowali policjanci z udziałem technika kryminalistyki. Policjanci zebrali ślady, wykonali oględziny, a także ustalili świadków tego tragicznego zdarzenia. Natomiast okoliczności tego wypadku będą badane w ramach prowadzonego śledztwa przez policjantów z Komisariatu Policji w Złoczewie pod nadzorem prokuratury rejonowej w Sieradzu.